Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Mafii Trzeciej. Słuchajcie, tutaj jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy, a przynajmniej mniej więcej w tym samym miejscu. Nie wiem, co się dzieje z tymi FPS-ami w tej grze, ale to jest po prostu masakra. Wczoraj, jak nagrywałem te dwa odcinki poprzednie, to na średnich jakościach na średniej jakości po prostu miałem stałe 30 FPS-ów. Teraz, kurczę, na niskich mam niestałe 30 FPS-ów. Jak mi wytłumaczycie, o co chodzi, będę naprawdę wdzięczny. Generalnie tak wiem, że trzeba kupić nową kartę graficzną. Kiedyś to zrobię, jak mnie będzie na nią stać. A że na razie mnie nie stać, no to na razie jej nie ma. Zobaczymy, czy nas wpuszczą. Co ty robisz tutaj? Pomoc idzie do przodu. Jestem tu, Mr. Marcano. Nazywam się Lincoln Clay. To fakt. I'll be goddamned. Mind your manners while you're in there, boy. Or there'll be hell to pay, you hear? W ryj chcesz? Szkoda, że nie mogę cię tam trafić, bo już byś dostał w pierdol. Gamoniu. Dobra, przebiegnijmy się w takim razie do przodu. Spotkaj się z Grigorim. W sumie mogłem tu autem podjechać, to czemu nie jadę autem, tylko po sobie podchodzę? To będzie brzydko wyglądać, ja sobie podjadę autem. No, bo mogę, why not? Stanąłem tak daleko, jakbym nie wiadomo, jakim murzynem był złym. A nie jestem wcale takim złym murzynem, no nie przesadzajmy. Po prostu jestem murzynem. Wiem, że oni tutaj murzynów uważają za zło konieczne, ale bez przesady. O Jezus, jeszcze zaparkowałem. Lincoln Clay! Christ, man, get a look at you! I bet those fucking gooks shit themselves when they saw you coming. Been a long time, Georgie. Oh, no shit, it's been a long time. I think the last time I saw you was that night over in the French ward, right before you shipped out. Damn, but that wasn't a gas. Oh, I seem to remember me and Ellis running from the cops. And Danny ending up in the drunk tank. Hell, man, I bailed him out. Besides, it was worth it to knock the hell out of them cracker assholes. Smoke? Sure. Oh, man. Sammy said Mr. Marcano wanted to see me. Mr. Marcano? Shit. Make him sound like a goddamn lawyer. You just call him Sal. Come on, he's in the back. I should have wore something else. Hey, these squares have a problem with your threads. You can take it up with my old man. He'll tell him to kiss his ass. Nice thing about having fuck you money. Olivia, I hate to cut this short, darling, but I've got a meeting coming up. Remy, a pleasure as always, sir. Two more glasses. Lincoln, good to see you. This is Vito Scaletta. He's the one I've been telling you about. Come on, Lincoln, sit down. So you served in Vietnam, huh? Yes, sir. Sal tells me you earned a few pieces of tin over there. Well, I served with some good men. Nothing I did would have happened without them. Army? Marines? Regular Army at first, and then I was recruited to the 5th SFG. Special Forces. I told you it was something else. Now, not that anything's gonna go wrong, but just in case, goddamn, don't you want a man like that on your side? Well, if you're vouching for him, Sal, that's good enough for me. Look, I got a couple things to take care of. Thanks for the drink. Christ, that guy's an asshole. Fucking carpetbagger. Commission sent him down here from Empire Bay about 15 years back. He's been a pain in my goddamn ass ever since. Well, I guess you're wondering what this is all about. Yeah, Sammy didn't tell me too much. Twice a year, the feds take old money out of circulation and destroy it. Over the course of the next few days, that money's gonna be delivered here to the reserve in town. And you're gonna hit one of those shipments? No, sir. We are gonna use that occasion to gain access to their vault. And then steal everything that ain't nailed down. Should be $6-7 million in there, easy. That's pretty fucking ballsy. It's a chance of a goddamn lifetime is what it is. Now, Vito's fronting a lot of the money for the job, and he got us the combination to the vault. Hey, you had a chance to see Danny? No, not yet. Oh, well, you will. We brought him and his old man in on this, and they're gonna need your help, so go see them. They're still in that same place.
There's something else we gotta talk about. Now, safe to assume you know about the problem Sammy's been having. I took care of the Haitians. Once things settle down, money will start coming in again. You see that right there? That's what I'm talking about. You didn't sit around with your thumb jammed in your ass. You saw a problem, you went out and took care of it. God damn, I'd take that over money any day of the week. We pay our own way, debts and all. Always have. Oh, hell, son, I know that. I wouldn't expect otherwise. But you know, even after we all evened up, you're still gonna be slopping around in the ass end of this city. Not much of a future in that. But maybe there's a different way forward, you understand? For all of us. What'd you have in mind? I want you to know I mean no disrespect when I say this. Sammy's a hell of a man, but he's not getting any younger. And I'm thinking it's time to make a change. Well, I don't think that Ellis is ready for that kind of... I'm not talking about Ellis. I'm talking about you. I want you to run the holler. I can't do that. Well, look here, if you're worried about Sammy, don't you understand? Now, he's always been on the level with me. And this job we're talking about, there's more than enough for him to retire on. He took me in when I had nowhere else to go. Treated me like a son. I'm sorry, Mr. Marcano, I can't do that to him. Well, shit, son. I'd be lying if I didn't say I wasn't just a little disappointed. But I get it. You're loyal, which is something that is scarce these days. Do you still want me to help with this thing we've been talking about? You goddamn right I do! And when it's all done, you all be more than square with me. You have my word. What do you really want to hear? That we'd kidnap and torture anyone suspected of working with the VC? I'm trying to ascertain the level of training that Lincoln Clay received during his time in Vietnam. Someone like that you don't need to train. You point them in the right direction, you get the fuck out of their way. Normalnie się nie nagadam przy tych odcinkach oraz mafia, aż mi zaschło w gardle. Ale to dobrze. No i jesteśmy z powrotem w gmachu budynku federalnych, więc wracamy do naszego napadu. Tak jak zresztą widać, no to zaczynamy imprezę. Jeszcze jeden tu został. Tryb wywiadowczy. Używaj trybu wywiadowczego, aby śledzić wrogów, których już widziałeś. Tryb wywiadowczy ujawnia też pobliskie szafki na broń. Tryb wywiadowczy, wciśnij V. Ale to bez sensu troszeczkę to jest, że ja naciskam V i widzę już wszystkich. Good morning. No widzę, że się przewiercili, no stoję nad tym, wyobraź sobie. Tu jest tyle szmalu, że ja bym mógł to spokojnie tutaj wywieźć i nikt by nie zauważył. No, to ruchy. Aha. No dobra, teraz zacznie się dopiero zabawa. Dobra, dwóch zabiłem. Stamtąd idą. Włączam ten tryb wywiadowczy, aha. On działa tylko przez chwilę. O fuck. Dobra, jeszcze gdzieś tu ktoś jest? Bo straciłem troszeczkę hapsa. Na C mogę się oczywiście podleczyć, jakby mogło być inaczej. Mogę jeszcze wziąć? Nie mogę. Zmiana zasłony? Tak, to ja już wiem, już zdążyłem się do tego przyzwyczaić. Tu jest jeden. Dobra, dwóch. Tu jest jeden, tu jest drugi. A tu jest jeszcze jakiś trzeci. Mam was wszystkich. Jeszcze ktoś? O fuck, nie zdążyłem przeładować. Dobra, tych dwóch zginęło. I ten jeden jest jeszcze tutaj.
Dobra, dwóch zginęło. Jeszcze ten jeden dziad. Dobra, to mamy. Jeszcze ktoś? Mam nadzieję, że już nie. Dostań się do skarbca, okej. Okay. These bastards got us pinned down. Y'all need to figure something out. I got some TNT. I'll put on our side of the hole and detonate it. What the fuck is that gonna accomplish? With any luck, it'll blow a hole big enough for y'all to drop down. With any luck, Danny, do you even know what the fuck you're doing? Come on, it's dynamite. How complicated could it be? It's lit. Get the fuck away from the hole. Odsuńcie się od dziury, a ci stoją, kurwa. Ja pierdolę. Co do chuja? Cały skarbiec zrzucili, jakim cudem w ogóle? Ja się kurwa pytam, jakim cudem? Mogę już się ruszać? Mogę. No one really knows why Sal Marcano turned on Thomas Burke, but he took Point Verdun from him and gave it to an enforcer named Roman the Butcher Barbieri, who promptly busted up one of Burke's legs. Now, Danny Burke was part of the heist crew. I mean, he was a gearhead, had never done anything like this before, but Thomas Burke insisted. He figured if the heist was a success, Sal would forgive him and return Point Verdun. I knew it'd penetrate her, all right. Hey, now I heard there ain't nothing sweeter than Vietnamese pussy. You tell me it's true. Casanova Clay. Shit, man, it's so fucking good to see you. You too, Danny. How's Nikki? Damn, she wanted to be here, but I ain't remember how old I was. God damn, you piece of shit! Yeah, unfortunately. Come on, let's grab a beer. Wait for the old man to chill out, and then we can get down to it. Yeah. What's up, man? You already got it all set up and organized. All the girls gonna be there and everything, except we just gotta go in my cars, because we can't roll up in that beat-up piece of shit outside. Oh, you didn't just call my all-American machine a beater? I'm just saying, there are better rides out there. Hey, bullshit there are. This car's a beast. I dropped the custom 358 and the four shipped out. That ain't the only thing you dropped in her. Maybe you should tell them about how you'd borrow it from Ellis and take the ladies for a ride. Hell, man, leave me out of this. Did you fuck in my car? Mm-hmm. Nah, ain't no big deal. I was always wrapped up tight. Besides, I already got one fucking bastard in my life. I don't need another one. All right, you know what? You're gonna clean it. Not just the back seat, every square inch. I don't need to be riding around sitting in your shit. Hey, and you, funny man, you gonna fucking help? Like hell I am. Shit, I didn't get any. Yeah, well, this is new. Jesus Christ, you fucking Joker's got about as much chance of pulling this off as I do at winning a goddamn decathlon. All right, Dad, we hear you. Danny and Ellis, you're gonna use the drill to cut a hole up through the bottom of the vault. You and Georgie, you'll be inside. You're to drop the money down, then get the hell out of there. That goddamn drill ain't easy to move, though. So we need a boat to get it through the canals and into position. Well, Ellis and I worry about the boat. See, George's old man flipped the guard at the reserve, giving you his truck. Between that and the uniforms, ain't no one gonna give us a second look. Come on, let's get moving. Still gotta swing by Skeletta's and finish up some prep work. Hey, and you two assholes, don't think this gets you off the hook when it comes to my car. Y'all best get ready to clean it. I ain't cleaning shit. Hey, you clean it. My father was a lot of things, few of them good. But he started out smuggling moonshine, so he knew about the canals underneath the city, and that one of them went right under the Federal Reserve. It was his idea to use a boat to move the drill into position. He was a real son of a bitch, my father. More than anyone else, I blame him for what happened. You want to stick your own neck out? Fine. But leave your son out of it. It's his fault Danny died. Danny's Gino?
Is everyone in? We need to go. We're all here. Go. Hurry. Nie ogarniam, o co tu chodzi w ogóle. Dobra, wiemy stąd. Nie wiem, dlaczego oni, kurde, zaczęli już strzelać, zanim ja się w ogóle ruszyłem. Ale no trudno. Tak, tunel musi gdzieś prowadzić, do jakiegoś wyjścia to na pewno. Tylko pytanie, do jakiego? Spoglądanie za pojazd, wciśnij shift. Nikogo za nami nie ma, więc jakby nie stresuję się tym. No za nami może nie, ale obok nas już tak. Fuck, znowu policja? Co jest tutaj? Strzelać, a nie gadać. Fuck, co oni? O lol. Wybuchniemy zaraz. Przecież to jest niemożliwe. Niepowodzenie, łódź została zniszczona, misja nieudana, no i super. What the fuck w ogóle? None of this makes any sense. That can't be how it happened. No właśnie, no właśnie. Powtórz misję. Ostatni punkt kontrolny, enter. No słabe to było. Naprawdę to było mega słabe, ale nie sądziłem, że ta łódź się tak szybko rozpieprzy. No, no siłą rzeczy, słuchajcie. W życiu bym się nie spodziewał. Ale dobra, wiemy. Możemy wjechać już? Strażnicy schodzą na dół, tak, tak, wiem. Teraz trzeba powoli jechać. Przynajmniej uważać troszeczkę na to, co tutaj się dzieje. Bo oni zaraz się w nas wbiją, my musimy być troszeczkę bardziej uważni. Tak, żeby nasi ich tam zastrzelili, że my ich nie musimy tam, że tak powiem, taranować niepotrzebnie. Oni po prostu, nasi muszą ich po prostu zastrzelić. Dobra, zrobię tak, może to trochę da. Chociaż szczerze powiedziawszy wątpię. Oni na pewno zajadą tu na drugą stronę, dobra, więc tu nie ma problemu. Uciekamy im troszeczkę. Tylko troszeczkę. Zaraz pewnie gdzieś następni wyjadą, więc trzeba uważać. Walka bez świadków, tak by the way nam pisze. Więc spoko. Aha, mieliśmy dwie drogi, albo tamtą, albo tą. No wybrałem tą i jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Dobra, palą się, więc dobrze, bardzo dobrze. What the fuck? Nie ma szans, żebyśmy to przeskoczyli. No fucking way. I gdzie jest cały hajs tak poza tym? Everybody all right? That was the craziest fucking thing I've ever saw. I'm glad we're breathing and all. But what the hell we gonna do now? Only option is to head up. Are you kidding me? There'll be cops all over the place. Well, with any luck, they'll be too busy dealing with Mardi Gras. Notice us. Let's go. Well, damn it, this ain't a gas. I śmigamy na górę. Oh, shut up and keep climbing, man. Ten poobrywaną nogę ma. Alright, once we get out there, I hit a payphone. Calls it a ride. Can you walk? Yeah, somebody give me a hand, I can get one. It's probably just gonna be easier to carry a sorry ass. Hold up, come here. Hey, hey! Don't put me the fuck down! If anybody asks, we say he's drunk. Y'all pick up that money. Let's go. Oh, god damn it. No w ogóle nie widać, że to hajs. Pisze jak byk US. W sensie, że no coś amerykańskiego to jest. Chociaż w sumie, jeżeli chodzi o Amerykańców, to może jest szansa. Tylko, że murzyn, który niesie białego, to nie jest dobry pomysł generalnie. Ci to pojebani. Tutaj jakiś aligator pali trawkę.
O, jakiś policjant biegnie. Czemu on za nim biegnie? To jest dobre pytanie. Aha, bo on chciał szybko czmychnąć. Dobra, wyjazd. Ja tu dzwonię. Sami przyjeżdżaj po nas. Just off the parade route. Danny's hurt. I can't get a car to you because the roads are closed off. Listen, there's a grocery store on the backside of the cemetery. Can you get over there? Yeah. There'll be a car waiting at the loading dock. And Lincoln, be careful, yeah? You and Ellie's boat. We will. Spoko, będziemy uważać. Tylko trzeba dojść do sklepu spożywczego. A generalnie droga długa, niestety. It'll be at the loading dock at the grocery store. God bless the old man. Let's go. Dobra, tylko trzeba przejść tu jakoś, że to nie jest już takie proste, biorąc pod uwagę fakt, że tutaj jakaś parada się odpieprza. Więc trzeba uważać, bo może się to niestety dla nas źle skończyć. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dobra, tutaj jest jakiś bar and lounge, to będzie chyba to. Deep dive. Przez bar, no na pewno przez bar, no jak inaczej mamy przejść? Jak nie przez bar? Aha, gdzieś tam mamy iść. Aha, tutaj psy są. Aha. No to będzie nieciekawie. Niezbyt dobrze, bo będziemy musieli przejść koło policjantów. I to chyba na blisko nawet, chociaż oni tam się akurat zajmują kimś. Kopią jakiegoś murzyna chyba. A się najebałem? A się najebałem? Trzeba stąd uciekać, bo nas widzą. I widzę, że zwracają na nas uwagę, więc no lepiej, żeby tak nie było. Aha, no i teraz jest problem, bo stoją przed nami. It's all right, he ain't going alone. We all got a friend, Jesus. Amen. All right, let's go. No, także ruszajcie chłopaki, ja się nimi tam zajmę. Murzyn z bronią, to tutaj policja będzie miała problem. Hey, over here! No, to teraz będzie jazda, no dzięki. Dzięki, Lincoln. To było genialne, co zrobiłeś. Dostań się do pojazdu, przebywasz w czerwonej strefie gliny, będą najpierw strzelać, a potem zadawać pytania. Aby zgubić pościg, opuść migającą na lub się ukryj, okej. Jak ja mam stąd zwiać? Ja tam mam biec. No jej, kurwa. Dobra, dostał w łeb, ale ja też dostałem. Co tu jest, jakiś ten? Nieważne, dobra, trzeba wjechać stąd. Dobra, chowaj broń. Nie wiem, where am I. Dobra, dostał w łeb. Dobra, tutaj przeskoczymy, tu przeskoczymy. I wiejemy w takim razie. Dobra, chowaj broń, będzie szybciej. Dawaj, 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 Murzyn, dawaj, Lincoln. Nie ma czasu na zabawę. Tutaj oczywiście jakiś cmentarz jest. Myślę, że będzie ich tutaj dużo, więc trzeba będzie... Trzeba będzie gdzieś... Oho! Udało ci się zgubić część pościgu, ale wciąż jesteś w niebieskiej strefie. Zasięg tych stref możesz zobaczyć na minimapie. Aby wydostać się z niebieskiej strefy policyjnej, używaj skradania. Nie zwracaj na siebie uwagi policji.
kurwa. No, ale będę latał w kółko, może nie trafią. Jest taka szansa. Mogę tu wskoczyć? A tutaj? Super. No i fuck them, że tak powiem brzydko. Dobra, jedziemy stąd. Tak, nie widzimy podejrzanego, ale podejrzany widzi was. Oh fuck! Ale żebym się wjebał. Aha, i na dzień dobry, przewróć pojazd na B. O lol, to było trochę dziwne. Nie wiem, czy moi jeszcze tutaj przeżyją, ale oni dostali tyle kulek w łeb, że raczej wątpię, żeby cokolwiek z tego było. Wybór celu na F. Aha. O, fuck. Dobra, walić to. Zrobię to tak, no, trochę słabo. Aha, jak świeci na zielono, to wtedy mogę strzelać, dobra. Ja na razie trzeba stąd zwiać. Nie wiem za bardzo dokąd, ale trzeba. Na razie to prosto przed siebie jedziemy. Znaczy, jak wyjadę z tego, to już będziemy zgubieni, tak? Dobra, na spokojnie, teraz trzeba troszeczkę zwolnić, może zjedźmy tutaj na dół do parkingu. Dobra, zobaczmy, co teraz się wydarzy. How much is it? A little over $2 million. Per split. Holy mother God. Once everything settled up, I'm calling the man I know, having him bring over 3 hookers. Boy, ain't no right. Hooker ever stepping foot in this house. You sure? Cause 2 of them are for you. I'm gonna be fucking in my new drifter. I'd appreciate that. You know, my entire life, there's always been someone standing over me, telling me where I could go, what I could do, who I could be seen with. This. What you boys did tonight. This changes everything. This isn't just money. It's freedom. Real freedom. Ain't no one standing over me again. Over any of us. Vouloir c'est pouvoir, eh? Vouloir c'est pouvoir. Well, well, well. Man himself. Look at what I've dug up. You mind pouring one more of those? Holy shit. It'll be my pleasure. Georgie told me shit went sideways during the robbery. Lincoln had to save your ass. You should be damn proud of that, boy. I am, Sal. More than you'll ever know. Oh, Jesus Christ, that is some down-home hooch right there, isn't it? All right. Listen, I got a guy outside. You don't mind if he comes in and packs up my cut? Not at all. Look at that. Let's see if you can handle this down-home hooch. Yeah, why don't you give me some of that? Trying to get some corn whiskey? Make you a man. They all the same. Hey, take the one on the end. It's your cut, plus what I owe you. Even put in a little extra for your trouble. Couldn't have pulled it off without you, Sammy. You all done right by me tonight. Mwah. Mwah. Why don't you get us some off the top shelf? We need to celebrate. Oh, yeah. You ain't got to tell me, boys. Yeah. Hey, fill me up. All right. No something, Lincoln. You're possibly the baddest motherfucker I ever laid my eyes on. You shouldn't have said no. What the fuck? Where the fuck you think you're going? Stupid fucking niggas. Go on, grab that bag. Let's go. Co za kurwa frajer? Oh, P.
place was burning. I still don't know what brought me there that night. Luck? Divine providence? Or something else? When I was pulling Lincoln out of the fire, he woke up long enough to tell me to call John Donovan. So that's what I did. Most days I wish I'd never made that call. Mr. Donovan, do you know this individual? Sure. Sal Marcano. Mm-hmm. And how about this man? That's Sal's worthless piece of shit brother, Lou. Look. Enough of the dog and pony bullshit. What's your real question? Did you help Lincoln Clay murder Sal Marcano and all prominent members of his crime family? You're goddamn right I did. So those the men you're gonna kill, huh? That's the plan, Padre. It's a dangerous course you're contemplating. And what do you think we should do? Sal Marcano deserves to die. I won't argue otherwise. Kill him. But let that be the end of it. That's not enough! It's enough if you say it's enough. I know what Sal did to you, Lincoln. But nothing you do will bring any of them back. This isn't about bringing them back. Or even exacting some street justice. It's about making that bastard feel what it's like to lose everything. Watch as I take it all away from him. One-way road, Lincoln. And once you start down it, there ain't no turning back. I'm going to Sammy's to get my stuff. You ready? I'll be waiting in the car. Taught us kids to turn the other cheek. Now fight back. Problem is, that don't work. Not in the real world. Szczerze, trochę przykra ta historia, aż za nie mówiłem, ale tych skurwysynów to ja pozabijam wszystkich. Skurwieli jebanych. Kutasów. Zajebie ich jak psa, tak. Wsiądź do samochodu. No to wsiądźmy do samochodu, zobaczmy co dalej.
Jedź do baru u Samiego, musimy zabrać swoje rzeczy oczywiście. I just hate to encounter any of that Catholic guilt I'm always hearing about. He knows every low-life thing I've ever done and has never ratted me out. If I say we can trust him, we can trust him. Fair enough. So you mind telling me what we're really doing? We're gonna kill Marcado and all the assholes who work for him. Bullshit. If that's all you're after, you'd grab an XM-21, smear on some face paint, and they'd all be dead before dinner. And you sure as hell wouldn't need a TACOP center and all this other shit you've asked me for. After I got back, Marcano offered me the hollow, said it was time for Sammy to retire. I told him no. So you think what happened is your fault? Hard to see it otherwise. What do you think Sal was going to do? Host a little party for Sammy? Maybe give him a gold watch and a plaque congratulating him on his retirement? We both know there's only one way out of the life. And you... Czekajcie, bo ja nie ogarniam tego, czemu w dalszym ciągu mam tak głośną muzykę. Mimo, że przecież ją ściszałem, kurde. Ale jak dam na zero, to ona... I tak leci tak. District by district. Marcano wanted me to run the hollow? Fuck him. By the time I'm done, I'll be running the whole goddamn city. That's exactly what I wanted to hear. Assuming, of course, you're up for something that's strenuous. Czy ja mogę już jechać? Oh. Szlak mnie trafi z tym pieprzonym autem. O, wreszcie odpalił, Jezus Maria. I might have lost a step or two, but it'll come back to me. Always does. God, if that isn't the fucking truth. One other thing. Probably not much of a surprise, but most of the cops in this town are in Sal's pocket. Yeah, kinda always assume that. Dobra, ale ja bym chciał wiedzieć, gdzie mam jechać. Bo w sumie mi nikt tego nie wytłumaczył. Aha, tutaj. Tak, misja fabularna, jedź do baru Samiego, dobra. Dobra, zobaczymy. Oczywiście glin tutaj pełno i jeszcze wymuszają, jakby nie było. Jeb w nich! O, oh, fuck! A, policja była świadkiem przestępstwa. Ale to oni mi wymusili, to jakie to kurwa przestępstwo? To oni zrobili przestępstwo, chuje. Nieumyte, postrzelone i pobite. Skurwisyny, no. Ale dobra, trudno, w takim razie my tutaj się udajemy do Samiego, na spokojnie myślę. Nie ma co się denerwować. Tak, fajne są te strzałki, że one nam pokazują mniej więcej oczywiście, gdzie my mamy jechać. Oczywiście, że mniej więcej, tutaj jest jakiś chyba posterunek policji albo jakieś więzienie. Jak to przynajmniej wygląda. Natomiast my na spokojnie ruszamy sobie, tutaj coś było, jakaś budka chyba telefoniczna czy kiwie co. Nie wiem w sumie co to jest oznaczone tym. No ale trudno. 700 metrów mamy do przejechania. No jeżeli chodzi o mapę, to jest ogromna. Naprawdę jest ogromna. Więc fajnie by było ją kiedyś zwiedzić, ale szczerze powiedziawszy wątpię, żeby nam się to udało. Chociaż tak naprawdę nigdy nie wiadomo. No ale okej, na spokojnie sobie pojedziemy. Siup. Dobra, już myślałem, że mi się nie uda. Tak, wróćcie sobie do patrolowania, nie stresujcie się. Ja sobie na spokojnie jadę na zadanie, znaczy do zadania mojego, więc no jakby nie było mi, zwisacie po prostu, zwisacie i powiewacie. Ale wciąż się zastanawiam, czemu ta gra jest tak chujowo zoptymalizowana, to jest per primo. Per secundo, czemu a tak beznadziejnie... Czemu ta grafika jest taka beznadziejna? Ja rozumiem, że to jest low, czy tam nawet średnie, czy whatever, ale no kurwa. BF na przykład jedynka potrafi sobie poradzić z taką low grafiką i tam to wygląda zajebiście, a tu to taka trochę kicha. Chociaż teraz na low to i tak wygląda lepiej niż na średnich, szczerze wam powiem. Co jest? Wspomnienia chyba przychodzą. No raczej na pewno. Skurwysyny. Hey, bullshit they are. This guy's a beast. Jebany Georgi. Pizdu. I want you to run the hall. Should have said no. Nie trzeba było odmawiać. What the fuck? Co za kutasy jebane.
My mamy zejść do piwnicy. Mimo, że tak naprawdę nasz pokój był na górze. Opierdolił się na krótko. Nożem z Wietnamu. Nóż bojowy. Możesz używać noża bojowego, aby zabijać wrogów podczas powalenia. Możesz też wybrać w menu opcji bezkrwawą eliminację. No to mnie akurat w tym momencie nie interesuje. Ja bym chciał otworzyć skrytka. Działając w terenie będziesz gromadził pieniądze w portfelu. Kiedy zginiesz podczas walki, stracisz dużą część pieniędzy, które miałeś w portfelu, więc lepiej oddawaj je na przechowanie. Korzystaj z sejfu piwnicy samego, aby bezpiecznie przechowywać gotówkę zgromadzoną w portfelu. Okej. Okay. Czyli tutaj mogę sobie hajsik zostawiać po prostu, tak? No dobra, niech on sobie tutaj będzie. Tak naprawdę. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego, co my możemy zabrać? Plan jest... Taki jest plan, ojczulku. Znaczy, no my w tym momencie tutaj już nie będziemy chyba nic więcej robić. Więc jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było tyle. Także dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to wiecie, co macie zrobić. Także dzięki jeszcze raz, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!